9 grudnia w galerii Bardzo Ładne Miejsce odbył się finałowy wernisaż drugiego ogólnopolskiego festiwalu obrazu, który organizuje Technikum nr 15 we Wrocławiu. Jury oceniło 104 prace nadesłane z całej Polski. Miło nam poinformować, że nasz film, Głogów, a w nim my, zajął zaszczytne pierwsze miejsce. Nagrodę przyznano naszemu zespołowi nie tylko za profesjonalną realizację tego obrazu, ale przede wszystkim za nietypowe i ciekawe spojrzenie na nasze miasto. Filmik jest pracą zespołową całej międzyszkolnej sekcji. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z wyręczenia. Witam Was na otwarciu drugiego ogólnopolskiego festiwalu obrazu. Festiwal obrazu, który od 2 lat tworzymy w naszej szkole, to konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Dla każdego, kto po pierwsze uczy się jeszcze w szkole, a po drugie ma talent artystyczny, malarski, fotograficzny, filmowy, właściwie jakikolwiek. W tym roku zorganizowaliśmy drugą edycję, która, tak jak pierwsza, cieszyła się dość sporym zainteresowaniem uczniów. Napłynęło około 100 prac. Wybraliśmy 21, które wiszą w tym momencie w galerii Bardzo Ładne Miejsce w naszej szkole. Postanowiliśmy szczególnie docenić cztery prace. Trzecie miejsce ex aequo zajęły obrazy Pawła Maciaka, naszego szkolnego, można powiedzieć, już niemalże wybitnego artysty, oraz Aleksa Gajdy, człowieka, który bardzo interesuje się grafiką. Drugie miejsce zajęła Natalia Kubinkiewicz, dość nietypowe, ponieważ jest to dziewczyna, która szczególnie skupia się w swojej twórczości na grafice, a drugie miejsce zajęła jej praca fotograficzna. Pierwsze miejsce zajęła grupa filmowa z gimnazjum w Głogowie za bardzo ciekawe spojrzenie na swoje miasto, jakim jest Głogów. Zapraszam do trzeciej edycji, która już niedługo zostanie ogłoszona. Nasz sukces, lokalna telewizja TV Master. Dziękujemy za miły news. Posłuchajcie. 9 grudnia odbył się finałowy wernisaż drugiego ogólnopolskiego festiwalu obrazu, którego organizatorem jest Technikum nr 15 we Wrocławiu. Podczas wernisażu sekcja GIMTV, działająca przy gimnazjum nr 2 w Głogowie, otrzymała pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Moje Miasto, a w nim, który zorganizowany był pod patronatem kuratora oświaty. To grupa młodych ludzi, których oprócz zajęć szkolnych łączy wspólna pasja. Pasja zatrzymywania chwil za pośrednictwem kamery i montowanie z nich historii. Już w podstawówce dowiedziałem się, że GIMTV osiąga duże sukcesy i też chciałem zobaczyć, jak to jest, czy wygrać. To była właśnie pasja i brak jakichś dodatkowych zajęć. Po prostu miałam wolne popołudnia, więc przyszłam do szkoły, zaczęłam nagrywać i stąd się to wszystko wzięło. Każdy dostawał kamerę na jeden dzień i miał coś nagrać. Ławki, samochody, rowery, a nawet śmietniki. To się potem składało i powstał fajny film. Zdobycie pierwszego miejsca nie było łatwą sztuką. Jury oceniało łącznie 104 prace nadesłane z różnych stron kraju, lecz głogowska produkcja okazała się tą najlepszą. Trochę szczęśliwy byłem w zasadzie, no bo nie przypuszczałam, że będzie pierwsze miejsce w konkursie takim. Była niepewność, czy wygramy, czy może jednak nie, bo trochę daleko jest do Wrocławia i ja nie chciałem wracać tak bez niczego, bez żadnego miejsca. Jest to już sekcja międzyszkolna. Mamy uczestników i z gimnazjum, i z liceum, z całego Głogowa. I pracujemy raz w tygodniu, spotykamy się po lekcjach i tworzymy różnego rodzaju filmy. Pierwsze miejsce w konkursie pod patronatem kuratora oświaty daje młodym filmowcom jeszcze większą motywację do pracy i rozwijania swojej pasji. Teraz właśnie dostaliśmy informacje o konkursach międzynarodowych, więc tym bardziej chcemy się w to zaangażować. Jeden z nich jest konkursem, który polega na nawiązaniu współpracy z jakąś firmą w swoim mieście, więc dodatkowo jest to współpraca, jest to promocja miasta, firm. Nawiązujemy z taką firmą kontakt i chodzi o to, aby zorganizować nowe miejsca pracy w mieście, więc jest to jednocześnie pożyteczny konkurs, który później odnosi właśnie takie skutki. Jestem teraz w trzeciej gimnazjum, a w tym kółku ogólnie jestem od pierwszej, więc prawie 3 lata. Na ten projekt poświęciłam tak naprawdę
tylko jeden weekend i to było bardziej, że się bawiłam z tą koleżanką, z którą nagrywałam, niż że naprawdę pracowałyśmy, więc czas nie był stracony. A w tym kółku po pierwsze uczy się cały czas obsługi, czy to kamery, czy to montażu, czegokolwiek związanego z filmem, ale również w tym właśnie projekcie chyba czegoś się też mogłaś nauczyć o samym mieście, bo waszym zadaniem właśnie było filmowanie zakątków miasta. Tak, dowiedziałam się, gdzie są jakieś różne pomniki, jakieś właśnie takie dodatkowe atrakcje w tym mieście. Ogólnie całe miasto zwiedziłam. I na sam koniec reakcja, jak się dowiedziałaś, że jednak ten wasz projekt zajął pierwsze miejsce w konkursie ogólnopolskim? Szczęście pomieszane już tak trochę z przyzwyczajeniem, bo często zajmujemy wysokie miejsca w konkursach.